Następny wywiad dla Obywatele News. Ja się nazywam Magdalena Pecul-Kudelska i dzisiaj będę rozmawiała z Kamilem Maczugą, reprezentującym tutaj grupę, którą można chyba nazwać skrótowo Atlas Nienawiści. Co to właściwie jest ten Atlas Nienawiści? Atlas Nienawiści jest to mapa, która prezentuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły dyskryminujące akty, deklaracje, stanowiska. Dyskryminujące konkretnie? Przede wszystkim jest to skierowane na społeczność LGBT. Tak, ja pamiętam, że jak się kontaktowałam chyba w listopadzie 2019 roku z Kubą Gawronem, który zaczął zbierać te informacje, on i chyba jeszcze Paulina Pająk, oni byli pierwsi, no to się wydawało, że przybywa tych uchwał anty-LGBT wręcz, powiedziałabym, wykładniczo wtedy, w 2019, po czym się zatrzymało. Tak właściwie ile tych uchwał zostało przyjętych do tej pory w Polsce? Ponad 50 uchwał zostało przyjętych w formie tej, którą znamy najczęściej, czyli tego stanowiska przeciwko tak zwanej ideologii LGBT. Jest też kilka aktów, które są również dyskryminujące, ale nie są takim kopiuj wklej jak ta uchwała, którą znamy. Oraz ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego przyjęło tak zwaną samorządową kartę praw rodzin. I to właściwie wszystko się zadziało głównie w 2019, jeszcze kilka w 2020 i jakoś od wiosny 2020 roku zaczęły to samorządy dość konsekwentnie albo zdejmować z porządku obrad, albo odrzucać. Czemu? Myślę, że powodów jest kilka. Pierwszy powód dopatrywałbym w tym, że te uchwały często były częścią kampanii wyborczej. Możemy zaobserwować przypływ nowych uchwał w większym tempie podczas kampanii do Europarlamentu czy do Parlamentu Polskiego. Kilka uchwał, które zostały przyjęte w trakcie roku 2020, to odbywały się w trakcie kampanii prezydenckiej. Jednak nikt w tym czasie już nie przyjmował uchwały przeciwko tak zwanej ideologii LGBT. Z pewnością dużą rolę odgrywało też nacisk, które kładły międzynarodowe organizacje, międzynarodowi politycy, Unia Europejska, Rada Europy. I te naciski, bo często też były naciski samych miast partnerskich, które były w różnych relacjach z polskimi miastami, które wykluczały część społeczności LGBT i nie zgadzały się na to. W związku, jako konsekwencję przyjęcia takiej deklaracji ogłosili zawieszenie współpracy. Także fundusze norweskie zapowiedziały, że nie będą wspierać tych regionów, które dyskryminują część obywateli. Unia Europejska też określiła się jasno. Zaczęła od rezolucji Parlamentu Europejskiego, którą współtworzyliśmy w grudniu 2019 roku, która też pozwoliła na rozgłos tej sprawy, że więcej osób i instytucji międzynarodowych dowiedziała się o tych uchwałach, które przyjmują lokalni samorządowcy. No właśnie, jak wam się udawało wygadywać tak silną reakcję instytucji europejskich? Z kim współpracowaliście tam w Brukseli? To jest dość zabawna anegdota, ponieważ kiedy moja rodzinna gmina, Nowa Starzyna, zadeklarowała się jako wolna od LGBT, w zasadzie nie było tam dyskusji na sesji Rady Miasta. Natomiast ja osobiście, jako były mieszkaniec tej gminy, poczułem taką ogromną niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, ponieważ znam ludzi, którzy dalej tam mieszkają, wiem, jak ciężko dorasta się w małej wsi w środku Podkarpacia, gdzie 90% wyborców głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, gdzie nie ma nikogo, przed kim można się wyautować,
nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o swojej tożsamości. I ta niesprawiedliwość spowodowała, że w takich dużych emocjach napisałem wiele wiadomości do, między innymi jedna z najważniejszych to była właśnie wiadomość do europosłanki ze szwedzkiej partii lewicy Malin Björk, która bardzo przejęła się tą sprawą. Pomogliśmy jej w zebraniu wszystkich informacji na temat tych polskich jednostek oraz treści ich uchwał. I ona przedstawiła tę sprawę najpierw w swojej grupie parlamentarnej, europarlamentarnej, a później wyszła z propozycją rezolucji do wszystkich grup w parlamencie. Zostaliśmy potem też zaproszeni na konferencję prasową, gdzie przedstawialiśmy całą tę sytuację. Opowiedzieliśmy też o sytuacji osób LGBT. Rozmowy, dyskusje zakończyły się rezolucją. Mocnym głosem Parlamentu Europejskiego, że stoi po naszej stronie. Nazwałem to na początku anegdotką dlatego, że często myślimy sobie, że jako pojedynczy obywatele nie jesteśmy w stanie zmienić nic. Często nam się też mówi, że samemu świata nie zmienisz, ale po pierwsze jest, no, jako Atlas staliśmy się też grupą przyjaciół, a po drugie każda akcja ma jakieś znaczenie i przełożenie na naszą rzeczywistość. No moje doświadczenia mówią, że samemu to trudno zmienić świat, ale w kilku osób to już da się. Tak. Tak, tak. Was jest czwórka teraz, tak? Tak. No tak, no to tak jak na przykład ta Borussia Dream Team, cztery osoby, to już się wydaje całkiem słuszna grupa do zmieniania świata. No myśmy się trochę zaangażowali, jak Hajnówka chciała przyjąć taką uchwałę, no i zdjęła Hajnówka z obrad. Ale to był tylko ten jedyny wypadek, ponieważ no nam to jest trochę trudno, my jesteśmy głównie z Warszawy albo z innych dużych miast. No i zawsze tak czujemy takie dyskomfort, jak się mamy wmieszać w sprawy samorządu lokalnego w jakiejś mniejszej miejscowości, bo to nie tak powinno wyglądać. Ale no ty jesteś stamtąd, więc tobie tak na pewno jest inaczej do tego podchodzisz. To znaczy jest też tak, że jedną z idei, która przyświecała powstaniu Atlasu, było nie tylko same nagłośnienie, ale też to, żeby informować lokalnych działaczy, aktywistów, że u nich w gminie, w powiecie ktoś planuje przyjąć takie stanowisko. Bo często one przychodziły po cichu, nie było jakby to ogłaszane. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wie, że za tydzień, za parę dni na sesji Rady Miasta będzie dyskutowany taki temat, będzie mógł zorganizować jakąś akcję i wiele takich inicjatyw oddolnych powstało, co było dla nas też no, bardzo poruszające, że w ciągu roku 2019 wielu aktywistów i aktywistek po raz pierwszy zrobiły coś dla swojej lokalnej społeczności. W okolicach Tomaszowa Lubelskiego była para aktywistek, która wzięła megafon i po prostu zaczęli mówić swoje stanowisko przed posiedzeniem Rady Miasta. Wymagało to od nich na pewno wiele odwagi. A jak to wyglądało, jak już przyjęła, czy też Rada Gminy, czy Rada Powiatu, takie stanowisko? Jak to wpłynęło na właśnie lokalną społeczność LGBT, jeżeli można mówić w takich miejscowościach o lokalnej społeczności, bo często to są bardzo zatomizowane, jak się domyślam, grupy. Czy to raczej zmobilizowało do działania, czy raczej zmobilizowało do wyjazdu? Macie jakieś takie spojrzenie? Tak, rozmawialiśmy. Wiele osób LGBT kontaktowało się z nami, opowiadało nam też swoje historie. I wiele osób LGBT, to są w tych konserwatywnych regionach, to są młode osoby. Zazwyczaj jest taka ścieżka, że jednak po zakończeniu edukacji, tam nie wiem, liceum, technikum, wyjeżdża się do większego miasta, ponieważ żyje się nam łatwiej.
W małych miejscowościach, takich jak Nowa Serzyna, czy wiele innych gmin, które przyjęły takie deklaracje, w zasadzie jest przypuszczenie, że nie ma takich osób w gminie, a jednocześnie przyjmuje się stanowisko, które wyklucza społeczność. I tu warto, ja też zawsze powtarzam, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny mieć świadomość tego, jakie są konsekwencje wypowiedzianych przez nich słów. Jeżeli rada gminy, powiatu, burmistrz, starosta mówią, że w ich jednostce samorządu terytorialnego nie ma miejsca na osoby LGBT, to jest to po pierwsze wykluczanie, po drugie jest to przyzwolenie na nagonkę, bo to, że można było często przeczytać, nie wiem, na przykład pod wiadomościami informującymi o tym, że jakaś jednostka przyjęła taką deklarację, że dobrze, że nie potrzebujemy tych zboczeńców i tak dalej. I taka osoba LGBT, która nie wie, nie ma z kim porozmawiać o swojej orientacji, czyta informację o tym, że jej gmina przyjęła takie stanowisko, potem też czyta komentarze, ludzie o tym dyskutują, wśród ludzi jest duże potępienie społeczności LGBT i to nie wpływa dobrze. A wiemy, że z raportu z kampanii przeciw homofobii wynika, że 2/3 nastolatków LGBT ma myśli samobójcze. To, że jeszcze bardziej jest na nich kładziony jakiś nacisk, w żaden sposób im nie pomaga. No pewnie, ale w Nowej Serzynie no chyba udało się coś także pozytywnego. No mianowicie to jest jedna z tych miejscowości, które przegłosowały nową uchwałę. Tak, i przyznam szczerze, że byłem ogromnie zaskoczony, ponieważ jako inicjator czy współinicjator wielu petycji, wielu apeli do wszystkich tych jednostek, które przyjęły, planowały przyjąć, spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi jak zwykle. Mamy prawo zająć takie stanowisko, nie mamy zamiaru przyjąć, odrzucić tej uchwały. I przyznam szczerze, że gdy dostałem tę odpowiedź, to wstrzymałem się z czytaniem jej, bo byłem pewien, że będzie tam negatywna odpowiedź. I dopiero później się zorientowałem, że odpowiedź w zasadzie była pozytywna, że wycofali się... Ty byłeś współautorem tej nowej uchwały w Nowej Serzynie, tak? Właśnie nie. To jest coś niesamowitego, ponieważ ja byłem autorem jedynie petycji z kilkunastu stronicowej z wytłumaczeniem, dlaczego taka inicjatywa jest zła, z powołaniem się na wyroki sądów, na stanowisko Unii Europejskiej i tak dalej. I po pierwsze, oni nie tylko wycofali się z tej swojej dyskryminującej uchwały, ale zapowiedzieli działania mające na celu zapobieganiu dyskryminacji w miejscowości Nowa Serzyna i gminie. Nie wiem, czy było to spowodowane samym apelem, bo na wiele takich petycji dostaliśmy negatywne odpowiedzi, natomiast mogło to być również spowodowane jakąś obawą utraty środków. No tak, no w Hajtówce to ja wiem, czym było spowodowane, bo to już to było zanim był ten nacisk europejski, to było dosyć przedziwna argumentacja, ale zadziałała na tamtejszych radnych, że wystarczy im jeden marsz w roku, bo tam mają coroczny ten problem z nacjonalistami czczącymi Burego, że nie chcą także parady równości w Hajnówce. Rozumiem. Najlepiej jak jest spokój, żadnych marszy nie ma z żadnej strony. No ale to Hajnówka to jest dosyć specyficzne miejsce. Jak to wyglądało? No bo tak, samorząd sobie przyjął uchwałę. Coś sobie w niej zapisał. Czy to w jakimkolwiek miało jakieś skutki przyjęcie takiej uchwały? Na przykład ktoś się powoływał na to przy uchwalaniu budżetu później, coś takiego? Macie takie informacje? Nie. To znaczy, zazwyczaj, jeżeli chodzi o tą podstawową uchwałę, to były to stanowiska symboliczne. To znaczy, nie odbyło się do tej pory jakieś dalsze konsekwencje prawne przyjęcia takiej uchwały, to znaczy nie miały one wpływu na dalsze przyjmowanie uchwał. Natomiast pewnie też przejdziemy do tego tematu samorządowej karty praw rodzin. Narzędzia, które rzeczywiście pozwalały na dalsze działania.
Przede wszystkim było to powołanie Rzecznika Praw Rodzin, który miał stać na straży szkół, by przypadkiem przykładowo nie dostały się tam zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej czy edukacji seksualnej. I taki rzecznik miał monitorować, czy szkoła przypadkiem nie współpracuje z takimi organizacjami, czy na przykład dzieci nie dostają właśnie jakichś informacji, które pozwoliłyby im być bardziej tolerancyjnym. Ci rzecznicy rzeczywiście byli powoływani w wielu miejscowościach, czasem nawet pobierali opłaty za swoją pracę, natomiast w praktyce, gdy wysłaliśmy im zapytanie o informację publiczną, to te osoby nie zrobiły nic, ponieważ jak się okazuje, tego zagrożenia, o którym tak mówili, nie ma. Często także na samych sesjach Rady Miasta uczestniczyli też dyrektorowie, nauczyciele i radni zapytali ich, czy mamy w szkołach takie problemy z tą śmiercionośną ideologią LGBT? I dyrektorzy odpowiadali, że nie. A radni potem i tak głosowali za takimi uchwałami. Więc to jest też w pewien sposób dla mnie niezrozumiałe, dlaczego oni się upierali tak bardzo przy tych swoich uchwałach, bo na przykład wracając do tej samorządowej karty praw rodzin, to ona nie rozwiązuje żadnych realnych problemów rodzin. To znaczy nie mówi o tym, że należy zwiększyć liczbę żłobków, czy należy walczyć z przemocą w rodzinie, czy należy, nie wiem, zadbać o opiekę okołoporodową. Ona mówi o tym, że na przykład wszystkie projekty, które podważają małżeństwo definiowane jako związek między kobietą a mężczyzną, nie będą wspierane przez gminę. Więc to jest też taki bardziej już sprytny sposób na przyjęcie jakichś takich uchwał. W drugiej uchwale na przykład nie znajdziemy żadnej informacji o LGBT teoretycznie. Nie pojawia się tam ten skrót, natomiast jest ubrany właśnie w projekty uderzające tą tożsamość małżeństwa. No właśnie, mam wrażenie, że ta samorządowa karta praw rodziny uderza też w samotnych rodziców, bo tam były takie sformułowania. Macie jakieś współpracę z tymi środowiskami? Próbowałem kontaktować się z kilkoma organizacjami, które pracują na rzecz właśnie samotnych rodziców, czy zajmują się kwestią alimentów, ale niestety wydaje mi się, że z powodów politycznych nie chciały zabierać głosu w tym stanowisku, co trochę rozumiem, bo te organizacje zajmują się konkretnymi działaniami i trochę bały się, że to wpłynie na ich działalność negatywnie. Chociaż ta Karta Praw Rodzin rzeczywiście wskazywała na to, że samorządy teoretycznie niesłusznie wspierają samotnie wychowujących rodziców. Tak, tak. Właśnie ja to czytałam. Właśnie odniosłam wrażenie, że to... I tam był jeszcze taki zapis, który mówił też o tym... Rodziców. Tam był też jeszcze taki zapis, który mówił też o tym, że dzieci zbyt często są odbierane z rodzin poprzez interwencje w kwestiach przemocy w rodzinie. Ja wiem, że być może nie jest to najlepsze rozwiązanie, żeby to dziecko było w jakiś sposób zabierane, ale często jest to jedyne rozwiązanie. I wbrew temu, co jest w tej uchwale, nierozerwalność, tam jedność rodziny nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest dobro każdego z tych członków i bezpieczeństwo. Tak, minimalne bezpieczeństwo się należy każdemu człowiekowi, w tym także nieletniemu. Czyli tak, ze współpracą ze środowiskami właśnie samotnych rodziców to jest tak średnio. A jak wygląda sprawa, bo tak, okej, współpracujecie międzynarodowo, powiedzmy sobie, z organizacjami europejskimi, ale podobne problemy jak w Polsce z podobnej inicjatywy pojawiały się w bardzo wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej i pojawiają się. Macie jakieś współpracę z aktywistami na przykład, nie wiem, z Litwy, z Bułgarii? Jesteśmy trochę na różnych etapach, mam wrażenie, tego samego programu zmieniania rzeczywistości w tych krajach, bo przykładowo w Rumunii była kiedyś próba przeprowadzenia referendum, które jeszcze raz podkreśliłoby, w
kolejnym gdzieś tam dokumencie, że małżeństwo może być zawierane tylko między mężczyzną a kobietą. W Chorwacji taki zapis nie przeszkodził do wprowadzenia, jeśli się nie mylę, związków partnerskich. Natomiast te działania rzeczywiście są podobne w wielu krajach. Mieliśmy spotkanie w Parlamencie Europejskim także z aktywistą z Litwy, który też opowiadał o tych samych problemach, o straszeniu genderem, o wielu inicjatywach przeciwko społeczności LGBT. Mamy też kontakt z aktywistami właśnie z Bułgarii, którzy są często w podobnej sytuacji. I chciałem tu jeszcze powiedzieć, jeżeli mówimy o współpracach międzynarodowych, o jeszcze jednej rzeczy. Kiedy europosłowie z intergrup LGBTI, czy to jest grupa europosłów, którzy zajmują się tematem społeczności LGBTI, mieli spotkanie z polskimi politykami, dowiedzieli się, że nasz kraj pracuje nad międzynarodowym aktem na rzecz praw rodziny. I to też jest jakiś taki charakterystyczny punkt, że w prawa rodziny ubiera się, jakby no jednak głównie homofobię. Bardzo chcieliśmy zdobyć ten dokument, ale to nie udało się dziennikarzom międzynarodowym, to nie udało się posłom polskim, nie udało się europosłom. Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiada na maile z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, a takie propozycje zostały już wysłane do innych krajów, do Czech, do Słowacji, do Słowenii i jeszcze tam kilku innych krajów. I jest to w pewien sposób niepokojące, że są wprowadzane kolejne działania, które moim zdaniem, mam takie podejrzenie, bo powstał podobny akt 2 lata temu z inicjatywy Ordo Iuris, że to właśnie ten dokument. I my jako obywatele nie wiemy o tym, że nasz kraj współpracuje innymi krajami nad jakimś projektem, pewnie międzynarodowym aktem, który najprawdopodobniej będzie wykluczał rodziny tęczowe. Mnie to niepokoi. No zdecydowanie niepokoi. No, czy no w ogóle to stawianie praw rodziny, czy jakby były prawa rodziny, bo to raczej trudno zdefiniować, w kontrze do praw osób LGBT, no jest absurdem, no, biorąc pod uwagę, że najbardziej pokrzywdzone przez tą nagonką są właśnie dzieci z rodzin tęczowych, którym odmawia się na podstawowego bezpieczeństwa prawnego w wyniku tego. Tak, właśnie są dwa takie terminy, które są wykorzystywane do zakrywania homofobii, to znaczy prześladowania katolików w Polsce, że o prześladowaniach zawsze mówimy w kontekście na przykład, że ktoś nie może zgodzić się na to, że nie wiem, że osoby LGBT nie mogą mieć praw, że ktoś nie może tak powiedzieć, bo religia mu tak mówi, a on nie może o tym powiedzieć publicznie i w związku z tym jest dyskryminowany. Z drugiej strony mamy właśnie prawa rodziny, za którymi stoi, no jednak poza homofobią nie widzę niewiele. Macie procesy wytoczone przez samorządy. Znaczy ja podejrzewam, że wytoczone de facto przez Ordo Iuris, natomiast no, formalnie stroną są samorządy. Jak to wygląda, na jakim to teraz jest etapie? Nie wiem, czy jestem do końca upoważniony do tego, by opowiadać Okej, zresztą mam wrażenie, że to na ogół właśnie jest, Kuba jest oskarżony tam. 3/4, beze mnie. Aha, czy jesteś tą jedną osobą, która już to nie jest oskarżana? Jeszcze nie, natomiast w newsletterze Ordo Iuris pojawiłem się jako sprawca tej pierwszej rezolucji Parlamentu Europejskiego, która powstała na kłamstwach i oszczerstwach wobec Polski i gdzieś tam jest to podawane przez prawicowe media, także gdzieś tam się pojawiają takie artykuły. No tak, ja myślałam, że głównym oszczerstwem to był Bart Staszewski z tym swoim happeningiem, ale rozumiem, że wy jesteście tutaj, że tak powiem, współsprawcami, tak? Myślę, że to jest po prostu proces taki standardowy proces zastraszania obywateli, którzy działają na rzecz jakiejś sprawy. Bo my nie jesteśmy grupą formalną. My jesteśmy grupą 4 osób, która nie jest jakoś sformalizowana. I w związku z tym to ci aktywiści, którzy nie są jakoś sformalizowani, są najczęściej pozywani. Mhm. Dlatego, że
to oni bezpośrednio będą musieli zapłacić za to, jeżeli rzeczywiście ktoś wyda wyrok i będą musieli zapłacić, to będą musieli to zrobić z własnej kieszeni. Wiadomo, organizacje mają inne działanie i nie jest to na jednostkę. Jeżeli ktoś nam mówi, że mamy zapłacić po 20 tysięcy euro od każdego samorządu, który nas pozywa, od każdej osoby z nas, no to teoretycznie, jeżeli nie mielibyśmy takiego zaparcia, to moglibyśmy się przestraszyć tego. Bo wizja tego, że mamy zapłacić bardzo dużo pieniędzy za naszą aktywność, jest jednak demotywująca dla wielu. A myślicie o sformalizowaniu waszej grupy? Jakiejś fundacji, coś w tym stylu? Na razie nie mamy zgody co do tego, czy powinniśmy być formalną organizacją. Nie każdy z nas ma dobre doświadczenia z różnych organizacji i nie podjęliśmy jeszcze tej decyzji. No tak, to często jest mocno konfliktogenne, jak przychodzi właśnie formalizować cokolwiek. Dobra, dziękuję bardzo. Ja nie mam więcej pytań. Czy chciałbyś jeszcze może coś powiedzieć, że tak powiem, oglądaczom Obywatele News? Myślę, że to, co trochę powiedziałem wcześniej, to znaczy nie bójcie się działać i nie bójcie się reagować na to, co się dzieje, że czasem jeden mail, jedna petycja może coś zmienić, a jeżeli zrobi to jeszcze przynajmniej 4 osoby, to może wyjść z tego coś fajnego. No tak. No i chciałabym właśnie podkreślić, że no Atlas Nienawiści to jest jak dla mnie jedna z dosyć nielicznych, autentycznie sprawczych grup. Znaczy wam się naprawdę udało to powstrzymać. Tak. No i jest to chyba pierwsi Polacy, którzy zostali na przykład dominowani do Nagrody Sacharowa. Myślę, że to nie do końca zasłużenie, bo ciężko być w tej samej kategorii, co opozycja w Białorusi, czy aktywiści z Hondurasu. I no moim zdaniem jest to oczywiście zaszczyt, ale jest to też niepokojące, że kraj europejski, kraj członkowski Unii Europejskiej zostaje nominowany do takiej nagrody. No tak, no, jak sądzę, to nie jest coś, co jak tworzono Nagrodę Sacharowa, tam w bodajże 98, ktokolwiek podejrzewał wtedy, że będą nominować organizacje z Polski. Myślę, że nikt nie miał takiego zamiaru. Rzeczywiście jeden kraj członkowski był kiedyś nominowany, ale to było za walkę z terroryzmem, a nie w takiej walce o prawa człowieka, takie prawne rzeczy wręcz.